Is anyone picking this up? My coworkers and I were taken against our will. Dzień dobry, moi mili. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony nie kto inny, tylko przystojny, męski, łys, Mr. Koziu. Moi drodzy, dzisiaj mam dla was co? Mam dla was Residenta Evila. Dwójeczkę Revelation. Powiem tak, gierka nie była przeze mnie ogrywana w sumie nigdy, chociaż jest z 2015 roku. Zapowiadała się całkiem fajnie i zapowiada się w thrillerach, w wszystkich thrillerach. Thrillerach, o nie, dobra, nieważne, English perfect. Ale to nieważne. Moi drodzy, ogólnie jeżeli chodzi o gierkę, jest typowo strzelanką. To nie jest taki typowo horror, jaki to był właśnie siódemka, jeżeli chodzi o Residenta, tak? Siódemka był takim typowym horrorem, tu jest jednak troszeczkę więcej strzelania, więc... No ma to swoich fanów, ma to swoich przeciwników tak naprawdę, jeżeli chodzi o to. Ja mi się wydaje, że będę się tutaj bawił wybornie, bo czwóreczkę, jeżeli chodzi o Residenta 4, ograłem i czułem się naprawdę po tym usatysfakcjonowany. Także moi drodzy, lecimy. Jeżeli coś pominąłem, to po prostu będę mówił raczej już w gameplayu. Także moi drodzy, zaczynamy. Mam nadzieję, że ustawiłem sobie skrypt na kamerę, bo jak nie, to będę musiał tutaj być sam przez cały czas. Tu. Powiem tak, jeżeli chodzi o Residenta, zaczęło się u mnie to w ten sposób, że kiedyś jak była jeszcze PS2, co nie, sławne i w ogóle, to zazwyczaj jakoś trzeba było sobie radzić w dzieciństwie i jakoś, żeby po prostu czas leciał, nie? No to czasami na nocki po prostu do mnie przychodził mój dobry przyjaciel z dzieciństwa, no i graliśmy sobie w różne gry. W pewnym momencie trafiliśmy na Residenta. On był wtedy, no tak, trochę starszy ode mnie, szczerze mówiąc. Ja się bałem w ogóle totalnie horrorów, totalnie, bo zacząłem horrory oglądać dopiero od wieku 16 lat. I grać ich i nagrywać, znaczy grać i oglądać. I powiem wam szczerze, że on grał w tego Residenta, ja taki speniany byłem za nim dosłownie, co nie? Jest nocka, jest ciemno. On sobie gra, ja stoję za nim i wiecie, zamykam oczy cały czas. No powiem tak, tak się zaczęła moja historia w ogóle z Residentem. To była jeszcze wtedy Resident Evil 4, którą też bym chciał ograć jeszcze kiedyś na streamku, ewentualnie w serii. Ale zobaczymy jak to będzie. Także moi drodzy, kampania. Już tutaj już nie będę wam dużo mówił. Wcześniej sobie trochę chwileczkę pograłem w to, bo chciałem sobie normalne. 06, dobra, chyba będzie ok. Dzisiaj jest. Nie jest ok, dobra. Wybór epizodu. Wybierzmy sobie jedynkę. Dokładnie. Także moi drodzy, ja za chwileczkę zniknę, ale jeszcze chwileczkę z wami pobędę. Zobaczymy, czy skrypt działa. Działa, czy nie działa? Nie działa skrypt! Dobra, to z wami będę cały czas. Na razie. Przy kolejnym odcinku to się zmieni. Bioterror. The world lives with it. You live with it. Viruses are stolen, re-engineered, misused with tragic results. And who are you supposed to trust? Politicians who sell their souls for a few votes? CEOs who betray consumers for a quick buck? Count on us instead. We're above the politics, always watching, always ready to face the threat head on. We are the unflinching mop that sops up the evils of bioterrorism and chemical warfare. They call us TerrorSave. Because Terror doesn't have to end with a risk. Hey guys. Redfield. Oh, hi Claire. Hey! Hey Claire! Moira. Welcome to the club. Reporting for duty, Ms. Redfield. When do the hazing start? Cut it out. We've been friends for how long? Long enough that I'm allowed to give you shit. Psst. Claire, could you, What's up, Neil?
Something's going down in Washington. Did you hear anything? What, the new virus? Come on. You know Tricella's history, right? Hello? Hey, that Barry Burton's girl? Yep, Moira started today. But you've got to be careful if you're going to mention her and her dad? Oh, yeah. Emotional minefield. Okay. You did your homework. What other horrible invasions of privacy have you gotten there? Hey, I got to look out for TerraSafe. We have our enemies. Anyway, good luck breaking her in. She's not a horse. Bye. Uh-oh. What'd he do this time? Fucking Barry. Every time I ask him anything, he pushes back. I wouldn't even be here if I listened. Oops. Okej. Okay. Direct Yakushima. Yasuhu Miro. Zawsze lubiłem język japoński. Zawsze. Wczytywanie. Okej, okay. Budzimy się. Coś chyba nieprzyjemnym miejscu. Why did it open? I didn't do anything. Okej. Dobra, muszę sobie zmniejszyć chyba czułość myszy. Where have I been taken? Będzie okej. Okay. Na razie musi tak mi wystarczyć. Okej, dobra, obudziliśmy się. Jeżeli chodzi o Claire, to ona już była wcześniej w Rezydencie Evilu. Głównie w filmach w sumie chyba. Tak naprawdę nie znam całej historii Rezydenta, po prostu jakieś takie poboczne. Is that Moira? Poboczne rzeczy tak naprawdę, ewentualnie, wiecie, takie urywki, tak? Trochę z filmu, trochę z gier. Trochę mi się obiło o uszy, oczy. Niektóre rzeczy, ale okej. I'm gonna get you out of there right now. Sprawdźmy. Moira, are you okay? Did they hurt you? Claire! Oh, I mean, that's... Hey, take it. What in a moist barrel of fuck? No dziewczyny, bo będę musiał... Prawa autorska, czy ten. Dziewczyny, nie możecie tak się wyrażać. Halo, halo. None of this makes any sense. What did we do? Wish I could tell you. Bo będę musiał, kurde, włączyć ograniczenie wiekowe, a to nie każdemu się podoba. Dobra, okej, tutaj mamy otwarte, także lecimy. Wiem, że w Revelation chyba była właśnie Claire pod koniec chyba. Nie jestem pewny. Claire Redfield. Okej. Uranok. This is so messed up. What do you think this place was? No każdy ma jakiś pomysł na wykorzystanie wnętrz, prawda? Tak, niektórzy sobie kupują meble z IKEA, niektórzy kuźwa wieszają sobie trupy. Okej. Okay. Ciekawie. Hop. Okej, okay. Mechanizm mi się naprawdę podoba, bo jest z piątki tak naprawdę, także tutaj raczej się w nim odnajdę. Chociaż z piątką, moi drodzy, bawiłem się długo. Naprawdę długo, bo tam, kurde, były takie momenty, gdzie naprawdę trzeba było
no poklikać. Także mam nadzieję, że to nie będzie aż takie utrudnione jak w piątce to wszystko. Bo to by troszeczkę mnie zdołowało, jeżeli chodzi o tę serię. No ale zobaczymy. Może teraz nie wiem, jakiegoś skilla można brać. Może mam lepszy komputer i dlatego też tak może będzie dobrze. Dobrze. Dobra, tutaj chyba nie będziemy mogli wejść. Czy możemy? Nie możemy. Musimy iść do góry. Okej, pójdźmy sobie do góry. Okej. Czyżby ojciec znowu się upił? Is there someone else in here? Oh my god. What the fuck? No tak, każdy sobie czasem lubi coś upichcić. Niektórzy ciasto, niektórzy spaghetti z ludzkich wnętrzności. Czy tu mamy, czy raczej nie? Ciekawie. W ogóle nie lubię horrory. Nie wiem, czy wam to kiedyś mówiłem. Czy na pewno kiedyś wam to chyba mówiłem. F. Dobra. Klikam F i mam nóż. Tak, mam nóż. O, a ona ma latarkę. Dobra. Powiem wam tak. Jeżeli chodzi o horrory, to mówię, zacząłem oglądać... Oglądać i ogólnie grać w horrory w wieku 16 lat. Szczerze mówiąc, do tej pory trochę już ograłem. Także... Czy będziemy się tu bać? Nie wiem. Nie wiem, bo to jest bardziej strzelanka, tak jak już to wam mówiłem na początku. Aczkolwiek też są momenty horroru. To jest bardziej taki... No, strzelanka taka typowa, tak? Strzelacie do zombiaczków, ewentualnie innych, jakichś zdeformowanych ludzi. Czasem tak się w życiu zdarza. Dobra, Okej, ale jest klimacik, podoba mi się to coś. Widać, że twórcy gry na samym początku postawili na to, żeby właśnie zrobić taki klimat w tej grze. Przepchnąć tą szafeczkę. Lecimy. O kurde. No, ty to chyba dawno nie byłeś u jakiegoś kurde terapeuty, co? Dobra. To dziwne, czyli tak jakby... ja go przesuwałem. Dobra, trzeba pomóc tej kobiecie. Nie wiem, kto tam jest, ale... Trzeba jej pomóc, bo ten gość... Chyba bardzo ją polubił. Albo nawet za bardzo. Tylko co ja mogę zrobić z samym nożem? Szczerze mówiąc, to sam się w tym momencie obawiam tego, co mnie tam czeka. No ale trudno. Musimy zobaczyć, co tam się dzieje. Dobra, pobieg... Oh my goodness, dobra, czekajcie, bo ja tu... Kurna, potrzebuję jakiejś broni. Gdzie tu jest jakaś broń? Halo, halo. Z nożem to ja tutaj praktycznie nic nie zrobię. Dobra, weźmy sobie roślinkę. Roślinka tutaj, w mojej drodze, w tej grze leczy. Także tutaj też jeżeli nie wiecie zbyt dużo o tej grze, to będę po prostu wam czasami coś tam dopowiadał. Rośliny akurat leczą. Tylko nie wiem, czy to będzie taki motyw, że właśnie... O Boże. Torki, moi drodzy, wybaczcie, telefon. Nie wiem, czy jest tutaj taki motyw, że będziemy mogli łączyć te rośliny i po prostu w tym momencie one będą też lepsiejsze. To znaczy, będą nas lepiej leczyły. Zobaczymy. Tak jak już wam mówiłem wcześniej, zbyt dużo nie wiem o tej grze. Włączyłem ją tylko zobaczyć, jak działa. Okej, możemy kucać. O, fajnie. W ogóle opowiem wam coś tak na szybko. Taki szybki żarcik. Znaczy taka anegdotka. No bo ogólnie kiedyś widziałem taki mem, że no, dziewczyna robiła brzuszki. Co nie? Robiła brzuszki, tam 1000 brzuszków, wyrzeźbiony brzuszek. Jeden przykuc z użyciem faceta i... Taki brzuszek. No ten, tego. 1000 brzuszków, jeden przysiad. Robi różnicę, nie? Robi różnicę. Dobra, możemy przejść. Nie wiem, jak ona tutaj weszła w sumie, jeżeli to upadło. Może weszła, ten gość się rozwalił? Nie wiem. Odcinki będą trwały około 20-25 minut. Ale ty nie podchodź, bo mi się wydaje, że ty jakaś upośledzona jesteś albo chora czy coś. Weź się odejdź, no. Boże, nie. Did you know her? Yeah.
She's with TerraSave. Why would anyone do this? Okej. Okay. Da się jakoś ją dobić czy coś? W ogóle ile mam życia? To jest też ważne. Dobra, mogę użyć kół. A, dobra, okej. Okay. Ona od razu... Ona od razu przemienia się... Znaczy, przemienia tą roślinkę w... w taki ten spryskiwacz. Potrzeba klucza, okej. Okay. I wtedy możemy się od razu spryskać i być uzdrowieni. Tak, na tej zasadzie to właśnie działa. Coś tu jest. To w ogóle nie jest normalne. Hej, ktoś nam ewidentnie pomaga. Bo nie wiem, czy w dobrym kierunku, czy w złym. Okej. Okay. Coś mi się wydaje, że tutaj nie są zamknięci jacyś ludzie, którzy byli pijani, czy okradali sklepy. Tylko mi się wydaje, że coś tutaj nie gra. Jakieś chyba gorsze przechery robili. No ale dobra, jeżeli możemy iść dalej, to idźmy. Ej, znowu jakieś salce są tutaj krojone. Jakieś spaghetti robione. Okej, co my tu mamy? Mamy tutaj coś? Nie możemy tego nawet podnieść, także okej. Okay. Strasznie mi przypomina, jeżeli chodzi o mechanizm... Szafir. Jeżeli chodzi o mechanizm, to piątkę. Ale to dobrze, będę mógł się tutaj chyba raczej szybciej odnaleźć po prostu. Piątkę też... A pewnie później będziemy mogli to zestrzelić. Okej. Co ty masz tutaj, kolego? No raczej. The key must have shook loose when the body fell. It could be anywhere. It's too dark to see. Shine the light around. Okej, okay. Możemy zmieniać postać, to jest ważne. Claire, I see the key. It's out of reach. Let me try shooting it down. To akurat wiedziałem, bo tutaj jeszcze, moi drodzy, byłem. Okay, mamy kluczyk i drzwi się otworzyły. Celowanie u mnie kiepsko w sumie. What the fuck? Oh my goodness, ale się wystraszyłem. Czemu ty masz broń? Jeden strzał, no. Dobra, padł. Dobra, wchodzimy na górę, wchodzimy na górę. Chodź na górę. F, 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 E, 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 E. Dawaj, chodź E, chodź E. Nie, czemu to zrobiłeś, no? Dobra, musimy jakieś stąd dorądować ich. Altem się biega? Tak, trochę ciężko się przyzwyczaić do sterowania, bo altem tutaj się biega, nie shiftem, tylko altem. Ale okej, okay, dobra. Weź się tutaj, nie wiesz. Uciekamy, uciekamy. Okej, tutaj nie ma żadnych ulotek. No nie ma, trudno. Wejdźmy sobie tutaj, bo tu była roślina. O, super, jeszcze jest amunicja. Nice, 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 nice. O kurde, widziałem tego gościa, że tutaj szedł. Przeładuj, przeładuj, przeładuj. Z której strony będzie szedł? Nie mam pojęcia. Jest tutaj. Nie trafiłem. Mam zeza. Dobra, zginął, okej. No moi drodzy, wyglądają oni naprawdę przerażająco, jeżeli chodzi o ich wygląd. To nie są takie typowe zębiaki, tylko kurde jakieś, nie wiem... Psychopata połączony z zębiakiem, o! Dobra, ale padają na dwa strzały, także nie jest źle. Moglibyśmy tam się w sumie wrócić, bo...
Tam było, kurczę, wróciłbym się, bo tam było takie przejście, znaczy tam był taki achievement tak naprawdę, który bym chciał zdobyć. No wiecie, RPG-owiec, no. Tutaj dużo mogę mówić. Jakby weźmy E, może ich tu już nie będzie. A może będą. Tego nie wiem. Nie ma ich, zginęli. Chyba. Wcisnijmy E. Mogę to zestrzelić? Nie mogę tego zestrzelić, to jest dziwne. O nie, dobra, już, dobra, nie, to jest dobra, nieważne. Jeżeli nie mogę tego wziąć, to walić to. Szczerze mówiąc. Walić to. Wychodzimy stąd. Okej, tu już wszystko jest oczyszczone. Biegnijmy sobie od razu do tych drzwi wejściowych. Dziwnie to się biega. Okej, dobra, to trzeba tylko po prostu kliknąć Alt, żeby... Jasne, tu uciekam. Nie, zostaw ją! Oh my goodness. On skacze jeszcze, what the... Dobra, na szczęście mamy jeszcze nóż niezawodny, aczkolwiek on jest tak wytrzymały. What the... Gin, gościu. Ale on był wytrzymały, widzieliście to? Masakra. Wziąłem to zioło. Ej, ale powinienem mieć dwa. Dobra, on trzy. Okej, się zgadza. Dobra, po prostu to dał komunikat, że wziąłem jedno. Okej, przeszukajmy te cele w sumie. Może coś tutaj się jeszcze znajdzie. Fajnie by było. Na przykład jakieś naboje, amunicje, cokolwiek. A może coś w toalecie będzie? Nie. Dobra, uciekamy stąd. No, powiem wam, że muzyka też. Klementylka się postarała. Hashtag pozdro Royo. Otwieraj. Uciekamy. Puh. O, tak. Okej, mamy strzelbę. Ale to nie wróży dobrze. Jeżeli nam gra tutaj daje strzelbę, to mi się wydaje, że zaraz będziemy musieli jej użyć. Okej, amunicja do pistoletu. No, I really, really don't. Sorry, I don't do firearms. Not after what happened. Shit, I'm sorry. I forgot. Maybe we can find you something else. Okay. No, I'll just be on flashlight duty or something. It's fine. Dobra, będzie świeciła lata. O, coś tutaj jest. Okay, czyli będziemy mogli to wykorzystywać w ten sposób. I think there's something shiny there, but I can't make it out. Nice. Blunt weapon. I can do blunt weapons. Okej, okay, no dobra, no będziemy mogli po prostu walić kogoś kill-offem, hehe. W ogóle ten odcinek widzicie w sobotę. I będzie na przemianę właśnie z twierdzą, którą też zacząłem nagrywać na moim kanale. Jeżeli jesteście ciekawi, zobaczcie pierwszy odcinek. Drugi będzie już właśnie w niedzielę, czyli jutro. I właśnie będzie na przemian, czyli jeden dzień Resident, jeden dzień twierdza. Okej. Okay. Claire, you saw that, right? Yeah, I saw something. Ona nie była zbyt półroczą dziewczynką. Wiem, że jeżeli chodzi o takie właśnie dzieci, to w Rezydencie to był zły pomysł. To był naprawdę bardzo zły pomysł. Tab. Znaczy, że one bardzo straszyły, o, może tak. Aż tak, Evelyn, 7K, Resident. Pewnie, jeżeli nie oglądaliście, nie będę wam spoilerował, ale Evelyn. Aż tak, właśnie jeszcze taka... komputer w sumie tak naprawdę w Residencie, tak? On też był właśnie na podstawie dziewczynki. Czy wygląda jak dziewczynka? Okej. Okay. Dobra, moi drodzy, tu jest punkt zapisu. Jest 25 minut nagrania, także 24. Także moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za ten odcineczek i zapraszam na kolejne. Zapraszam was serdecznie na kolejne, jeżeli chcecie wiedzieć, co się dalej wydarzy tutaj w tej gierce. Wydaje mi się, że na samym początku jest naprawdę spoko, nie? Jeżeli chodzi o gierkę, to jest naprawdę spoko, jestem pod dużym dość wrażeniem. Każdy ją tak trochę hejtował, tak? Nie wiem, co się będzie działo później tak naprawdę, ale
Jestem miło zaskoczony, tak naprawdę trochę mi się przypomniał klimat piątki, w którym się też dobrze bawiłem, także moi drodzy, już bez żadnego przedłużania, moi drodzy, także like, subskrypcja, dołączenie do grupy na Facebooku, link znajduje się w opisie, moi drodzy, i co, zapraszam na kolejny odcinek, siemanko.